1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie nowe opłaty za jednorazowe kubki i pojemniki na żywność. Opłaty, które określa nam rozporządzenie z 7 grudnia 2023 roku. A zatem, ile wynoszą te opłaty, od jakich opakowań będą pobierane i kto ma obowiązek pobierać te opłaty, o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Film nagrany dzięki Maśliński Loan Consulting. Cześć, nazywam się Mikołaj Maśliński, jestem prawnikiem i na tym kanale już od czterech lat pomagam przedsiębiorcom rozwiązywać ich problemy prawne dotyczące BDO, gospodarki odpadami, ochrony środowiska czy ESG. I nie mówię o tym bez przyczyny. Tak się składa, że dokładnie cztery lata temu, w grudniu, nagrywałem film dotyczący tego, jak BDO zmieni. Sytuację przedsiębiorców i myślę, że się nie pomyliłem. Od tego czasu wyszło wiele filmów dotyczących BDO z mojego, mojego autorstwa, więc jeżeli jeszcze ich nie widziałeś, czy nie widziałaś, to serdecznie zachęcam Cię do tego, aby zasubskrybować ten kanał, zobaczyć, co tutaj możesz znaleźć, bo mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie. Ale nie o BDO dzisiaj będziemy mówić, tylko o nowych opłatach. No właśnie. I pierwsze pytanie, które możesz sobie zadawać: ile będzie wynosiła ta opłata i od jakich opakowań będziemy ją pobierali? A zatem. Te kwestie reguluje nam, tak jak już powiedziałem na wstępie, rozporządzenie ministra klimatu i środowiska, mam je właśnie przed sobą z dnia 7 grudnia 2023 roku, w sprawie stawek opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami. Co to są za produkty, o tym powiem za chwilę. Natomiast najpierw powiedzmy sobie o stawkach. Podstawowa stawka, która została wprowadzona przez to rozporządzenie, to 20 groszy. Uwaga w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek. A zatem, kubki całkowicie wykonane z tworzywa sztucznego, które np. służą do podawania lemoniady, do podawania piwa czy jakichkolwiek innych napojów, będą objęte tą opłatą właśnie od 1 stycznia 2024 roku. Ale bardzo ważna uwaga, błąd, który będzie popełniało na pewno wielu przedsiębiorców, w szczególności na początku. Tą opłatą są objęte również kubki wykonane, uwaga, na przykład z papieru i zawierające warstwę laminatu. Co to za kubki? Muszę iść do kuchni, zaraz Wam przyniosę. Większego kubka nie znalazłem, ale jest. Kubek, który na pierwszy rzut oka wygląda na wykonany z papieru. Na czym polega bardzo ważny błąd? Na tym, że w tym kubku mamy zawarty plastik. Mianowicie posiada wąsk... nie wąską, tylko cienką warstwę laminatu, czyli tworzywa sztucznego, który ma chronić przed. Przepuszczaniem wody, w przypadku pojemników na żywność, taka warstwa laminatu również jest stosowana, po to, żeby po prostu tłuszcze nie doprowadzały do rozmięk rozmiękczenia tego opakowania. A zatem kubki papierowe, ale posiadające właśnie taki symbol żółwia, czy po prostu zawierające laminat, wówczas również są objęte tymi regulacjami. Więc bardzo was na to uczulam, jeżeli prowadzicie na, na przykład kawiarnię. Jeżeli prowadzicie różnego rodzaju sklepy, gdzie stoją ekspresy do kawy, bo tam właśnie te przepisy będą stosowane i muszą być wprowadzone od 1 stycznia. Swoją drogą, jak już mówię o kawie, to warto wiedzieć o tym, że obowiązek pobierania opłaty od 1 stycznia dotyczy również tzw. urządzeń vendingowych, czyli automatów, które służą na przykład do wydawania kawy. Natomiast kubeczki to nie jedyny rodzaj opakowania, który jest objęty tymi regulacjami. Oprócz tego mamy pojemniki na żywność, i tutaj opłata będzie wynosiła 25 groszy. Tak jak widzimy w tym rozporządzeniu, chodzi tutaj o pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest, uwaga, po pierwsze, Przeznaczona do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takie jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie. Uwaga! Mówiąc o tych pojemnikach, rozumiemy przez to pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek Zawierających żywność. Mam gdzieś schowane opakowania z audytu od klienta, więc dajcie mi minutkę, za chwilkę przyniosę kolejne. Muszę przyznać, że przez ostatni czas naprawdę zebrałem niezłą kolekcję opakowań. Cały czas jeździmy po firmach i sprawdzamy, które opakowania będą objęte opłatą, a które nie. Natomiast porozmawiajmy o przykładach. To jest pojemnik stosowany bardzo często w gastronomii, który między innymi restauracje stosują po to, żeby wydawać tak zwane Lancze, obiady, zestawy obiadowe. Pojemnik jak najbardziej objęty tymi regulacjami. I on może mieć oczywiście różne kształty, różne kolory, z różnego tworzywa być wykonany, na przykład z polipropylenu czy z innego. Natomiast jeżeli służy do przechowywania żywności, jak najbardziej pod te opłaty podlega. Oprócz tego mogą to być również różnego rodzaju miseczki, które będziemy wykorzystywać do przekazywania żywności w postaci chociażby zup, sałatek. Czy innych, właśnie produktów, które, tak jak widzimy w tym rozporządzeniu, nie potrzebują obróbki takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie? Co to znaczy? Konia z rzędem temu, kto na to pytanie odpowie. W praktyce mamy bardzo dużo wątpliwości, dlatego już dzisiaj przedsiębiorcy występują po interpretacje indywidualne, aby na to pytanie sobie odpowiedzieć. Ja póki co te opakowania przekładam obok. Swoją drogą osoby, które szukają więcej informacji na temat dyrektywy Single use Plastics, tego jakie opakowania podlegają, a jakie nie, zachęcam do tego, żeby. Zostawiać komentarze oraz wejść na moją stronę www.mikołajmaściński.pl. Poniżej znajdziesz linki, a tam m.in. darmowe webinary, szkolenia i masa, masa wiedzy, która może pomóc Ci wdrożyć te przepisy w praktyce. Natomiast wiemy już zatem, ile wynosi opłata, mniej więcej wiemy, jak wyglądają kubki, pojemniki, które są objęte tymi regulacjami. A zatem przejdźmy do pytania, kto ma obowiązek pobierać tę opłatę. Tym razem, odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, artykuł 3b ustęp 1. Zgodnie z tym przed przepisem, przedsiębiorca prowadzący jednostkę, uwaga, handlu detalicznego, czyli po prostu sklep, jednostkę handlu hurtowego, czyli po prostu hurtownie lub jednostkę gastronomiczną. Przykładowo: restaurację, bar, kawiarnię, kebab, pizzerię czy jakiekolwiek inne miejsce, w którym jest wydawana żywność. Uwaga: ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą takie jednostki, w których uwaga są oferowane Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku numer 6, czyli to, co tutaj właśnie pokazałem i przyniosłem, począwszy od pudełek, poprzez te kubeczki. Tutaj, jeżeli chodzi o pojemniki, to oczywiście mogą być również pojemniki papierowe, które zawierają przykładowo taką powłokę, które, uwaga, są opakowaniami, czyli jeżeli mamy sklep, który sprzedaje puste takie opakowania lub napoje. Lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty jest obowiązany, czyli ma obowiązek pobrać opłatę od użytkownika końcowego, który nabywa właśnie te pojemniki lub te produkty czyli to, co widzimy tutaj lub po prostu napój lub żywność w tych produktach. Zdaję sobie sprawę, że na pierwszy rzut oka to ta definicja może być dość trudna i uchwycenie kto ma właściwie pobierać tą opłatę może nie być takie oczywiste, dlatego popracujmy na przykładach. Pierwszy przykład będzie dotyczył sytuacji, kiedy przychodzę na przykład do kawiarni i kupuję kawę. Kupując kawę w kubku, jestem użytkownikiem końcowym, dlatego że piję kawę i wyrzucam odpad. W tej sytuacji restaurator, właściciel kawiarni musi pobrać ode mnie tą opłatę. Ja nie wchodziłem jeszcze w szczegóły, ile dokładnie ta opłata będzie wynosiła, dlatego że to wszystko zależy, jak rozwiąże sobie to restaurator. On musi pobrać opłatę, więc musi udowodnić, że tą opłatę pobrał. Jak to zrobić? W najprostszy możliwy sposób dodać na, parago na paragonie pozycję kubek. Natomiast kubek jest towarem. Czyli jeżeli on sprzedaje mi kawę za 10 złotych, i kubek za na przykład 50 groszy dolicza do tego załóżmy 20 groszy i do tego doliczę VAT, jeżeli jest vat -owcem. A zatem faktyczna wysokość opłaty wcale nie, nie musi wynosić 20 groszy. W zasadzie powinienem powiedzieć faktyczna wysokość ceny tego kubka. Dlatego, że restauracje, sklepy w mojej ocenie będą po prostu wprowadzały... Nowe pozycje w postaci kubka czy pojemnika na żywność, i wówczas ta opłata będzie obejmowała z jednej strony cenę produktu, a z drugiej właśnie wysokość tej opłaty. Co do VAT-u, nie chcę wchodzić w szczegóły. Tutaj mamy bogate orzecznictwo dotyczące m.in. opłaty recyklingowej, czyli dotyczącej pobierania opłaty za reklamówki. Temu poświęciłem zupełnie inny odcinek, więc zachęcam Cię do zobaczenia właśnie tej, em, tego filmu. Ewentualnie zapraszam na moją stronę, gdzie więcej pisałem o opłacie recyklingowej. A zatem zostawmy już tą kawiarnię, czyli wniosek jest taki. Prowadzę kawiarnię, sprzedaję komuś kawę, ktoś przychodzi, kupuje, pobieram. Ale użytkownikiem końcowym w pewnej sytuacji... Może być podmiot, który kupuje, uwaga, puste opakowania. I ten kubek, który mam w domu, jest bardzo dobrym przykładem. O co chodzi? Użytkownikiem końcowym, zgodnie z ustawą, jest podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku stworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użytku stworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku stworzyw sztucznych w celu ich Wykorzystania na potrzeby własne bez dalszej odsprzedaży. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często pytacie mnie: A co w przypadku, jeżeli firma kupuje kubeczki, które następnie ustawia koło dystrybutora z wodą? Czy ta firma musi ponosić opłatę końcową? W końcu mamy, w końcu końcowa. W każdym razie mamy dystrybutor. Przychodzę jako pracownik tej firmy, przychodzę jako klient i chcę mi się pić. Wyciągam kubeczek jednorazowego użytku, podchodzę do dystrybutora, nalewam wodę. Czy ktoś ode mnie opłatę pobierze? Nie. Czy ta firma jest jednostką handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną? Prawdopodobnie nie. A zatem kto jest użytkownikiem końcowym? Oczywiście ta firma, która kupiła kubki. Dlatego hurtownie czy sklepy. Mogą zacząć pytać klientów, w jakim celu kupuje pan kubek? W jakim celu kupuje pan pojemnik? Czy kupuje go pan w celu dalszej odsprzedaży, bo przykładowo ktoś prowadzi restaurację? Czy kupujesz go po to, aby wykorzystać to na potrzeby własne? I teraz ja, mając dwójkę małych dzieci i chcąc zorganizować przykładowo imprezę rodzinną, nie chcę mi się zmywać i kupuję kubki. Pojemniki na żywność to uwaga będzie musiał ode mnie sklep pobrać tą opłatę, jeżeli chce oczywiście działać zgodnie z prawem. Czyli kupując 10 kubków, zapłaca za 10 kubków, ale dodatkowo 20 groszy opłaty od każdego kubka. Po co to wszystko? Po to, aby zmieniać nawyki konsumentów, aby doprowadzić do sytuacji, w której konsumenci. Ale podmioty w ogóle korzystające z kubków czy z pojemników na żywność będą zastępowali je po prostu, a zrobię to. Normalnymi, porcelanowymi kubkami czy talerzami. To nie było zaplanowane, ale myślę, że wyszło dobrze, więc pamiętajcie, taki jest właśnie cel tej ustawy. Jeżeli natomiast w Twoim biznesie nie jesteś w stanie zrezygnować z tych kubków z pojemników na żywność, no to musisz przygotować się na to. Że będziesz tą opłatę musiał, musiał pobierać. A to oznacza, że musisz uzyskać wpis do BDO w nowym dziale, w dziale drugim, tabela ósma. Musisz złożyć pierwsze sprawozdanie do 15 marca uwaga 2024 roku, czyli jeżeli oglądasz ten film w grudniu czy w styczniu, już za kilka, kilkanaście tygodni. Po trzecie, tą opłatę będziesz następnie musiał przekazać na konto Urzędu Marszałkowskiego. O tym na razie bardzo mało osób wie i niewiele mówi. Dlatego po to powstał ten dzisiejszy film, aby was uświadamiać. Nie chcę tutaj robić tysiąca, który będzie trwał 3 godziny. Ten film ma was uświadomić i przygotować do tego, żeby zacząć pracę. Czy da się to wdrożyć? Oczywiście. Czy jest to trudne? Każdy pierwszy raz jest trudny. Jeżeli zatem nie chcesz przechodzić przez to sam, to jeszcze raz serdecznie zapraszam i tu jest małe lokowanie produktu, tym zajmuję się na co dzień. Więc albo możesz skorzystać z moich kursów, z moich narzędzi darmowych, bo mamy również wiele darmowych webinarów. Ale oczywiście polecam kursy, bo tam są wzory narzędzi, kalkulatory, pomoc i też sesje live ze mną, gdzie odpowiadam na pytania kursantów czy osób, które biorą udział w moich szkoleniach. Natomiast jeżeli uznajesz, że nie masz czasu, żeby się uczyć. Nie chcesz tego robić, to możesz również nam to powierzyć. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na mojej stronie internetowej, oczywiście wszystkie linki w opisie filmu. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy, że udało mi się odpowiedzieć na część z Twoich pytań. A jeżeli na jakieś jeszcze odpowiedzi nie uzyskałeś, czy nie uzyskałaś, koniecznie zostaw komentarz i pamiętaj o tym, aby podać ten film dalej. Jeżeli znasz kogoś, kto prowadzi restaurację, prowadzi sklep, wiesz, że oferuje tam właśnie kubki czy pojemniki na żywność, to koniecznie przekaż mu link i mam nadzieję, że do zobaczenia na webinarach, na szkoleniach, czy po prostu kiedyś też w Realu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pa!